Loża radiowa. I witamy Państwa w drugiej godzinie. Teraz już nie zapomnimy się przedstawić. Tomasz Gdula i Ireneusz Prochera, aczkolwiek odwrotnie się przedstawiliśmy. Tak jest. Ireneusz przedstawił mnie, Ireneusz. A ja jestem Tomasz. Tak uściśliliśmy. Maciej Dudek jest za szybą, realizuje dzisiejszy program. A w studiu mamy już dzisiejszego drugiego gościa. Tomasz Nykiel, menedżer w Kurowski Metals, a zarazem autor wideobloga Złota Godzina. Czyli generalnie godzina poświęcona złotu? Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Pole i Loży Radiowej. No, sam pomysł na złotą godzinę to jest wyjście naprzeciw pewnej niszy, tak? Czyli braku debaty, dyskusji na tematy monetarne, tak? Czyli związane z pieniądzem, z walutą. A złoto oczywiście no, pełniło taką rolę przez tysiące lat, stąd wszystkie tematy oczywiście oscylują wokół mojej pasji, czyli metali szlachetnych. Natomiast nie są to stricte związane tylko z tą branżą, tylko szukamy też powiązań i jakby spojrzenia innego na ten temat. A dlaczego pan mówi, że brakuje debaty na tematy monetarne? Bo rozumiem, że tutaj zahaczamy również o kwestię pewnego bezpieczeństwa państwa. Oczywiście, że brakuje. Tutaj dzisiaj, można powiedzieć, w mediach toczy się przeróżne debaty na każdy temat, od aborcji, eutanazji, poprzez podatki, poprzez systemy społeczne, w ogóle o konstytucję. Natomiast nie toczy się specjalnie debata o tym, czy złotówka jest bezpieczna w sytuacji makroekonomicznej, a jeżeli ktoś się tym mocniej zainteresuje, no to łatwo stwierdzi, że bezpieczna nie jest, bo tak naprawdę dzisiejszy pieniądz jest pieniądzem fiducjarnym tak zwanym, czyli mówiąc prościej papierowym, a dlatego papierowym, ponieważ nie chodzi o sam papier, tylko bardziej o pewnego rodzaju bezpieczeństwo, które za tym pieniądzem stoi. Tutaj na dzisiaj za polską złotówką nie stoi nic, co gwarantuje w przyszłości wartość, oprócz tego, że ufamy w rząd, ufamy w państwo, ufamy w bank centralny. To jest jedyne zabezpieczenie. Umówmy się, wątłe, tak? Mimo wszystko. Ale właściwie takich walut, które mają pokrycie w złocie, bo to jest najlepsze zabezpieczenie, wydawałoby się, jest już dzisiaj na świecie bardzo niewiele, o ile w ogóle takie istnieją. Co w związku z tym mogłoby być takim bezpiecznikiem dla złotówki i dla jej stabilności w długim okresie? No i to jest pewien paradoks w tym pytaniu, tak? Ponieważ pan zakłada, że złoto nie jest w systemie monetarnym, a wystarczy zerknąć na zasoby banków centralnych, państw liczących się na świecie i one posiadają ogromne zasoby kruszcu i mało tego, kumulują je. Od ostatnich kilku lat są tak zwanymi kupującymi netto, czyli więcej złota banki kupują niż sprzedają. I to takie państwa, poczynając od oczywiście Stanów Zjednoczonych, które już to złoto mają od kilkudziesięciu lat w bardzo dużej ilości, ale chociażby Niemcy, Rosja, Chiny, Austria, Holandia, Węgry nawet ostatnio repatriują złoto do Turcji. No dobrze, ale na ile centów w związku z tym każdego dolara Amerykanie mają pokrycia w złocie? A to jest drugi temat, czyli jakby w dzisiejszym systemie monetarnym absolutnie złoto jest wyrugowane, odłączone od tego systemu. I to właśnie miałem na myśli, że tak, dlatego mówię o tym paradoksie. Bo tak jest, jest naprawdę waluta amerykańska, która dzisiaj jest, można powiedzieć, złotem świata, tak? Czyli ona jest pewnym bezpieczeństwem w większości państw na świecie. Dolar jest walutą rezerwową i w tym momencie no, można powiedzieć, że powinniśmy ufać amerykańskiej gospodarce i rezerwie federalnej. No powinniśmy? No właśnie, no to jest pytanie do wszystkich. Czy można na tym opierać swoje bezpieczeństwo? Co zrobi instytucja, która nie jest tak do końca państwową instytucją, tylko jest pewnego rodzaju kartelem, tak? Jest pewnego rodzaju prywatnym bytem, który decyduje o tak naprawdę losach świata dzisiaj. I jeszcze na dokładkę ma prawo emitowania pieniądza. Oczywiście, oczywiście. Ta emisja nieograniczony właściwie. Znaczy pewne ograniczenia są, tak? Te ograniczenia, można powiedzieć, siedzą w głowach tych, którzy decydują o tym, jaką ilość danego dolara wypuścić do obiegu, w jakiej formie, tak? Bo też umówmy się, no wszyscy, którzy zarządzają tym systemem, też boją się o to, że tutaj możemy mieć do czynienia z kryzysem, z krachem i starają się, myślę, robić to w taki sposób, aby nie zniszczyć natychmiast, tak, tej konstrukcji. Wie pan, ale nawet gdy ograniczenie jest zapisane w konstytucji, to i tak nie jest w końcu niewzruszalne, a gdy jest tylko w czyjejś głowie, to już w ogóle. Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj mówiąc jakby skrócając ten temat, bo dosyć dużo do powiedzenia, żeby wejść w sedno sprawy, to dzisiaj metale szlachetne, złoto i srebro są pewnym bezpieczeństwem, bo one fizycznie istnieją i mają wartość, a pieniądz papierowy
może upaść i może być warty zero. I to jest jakby podstawowa rzecz, o której mało się mówi, tak? A mieliśmy do czynienia przecież w Polsce z hiperinflacją i Polacy stracili swoje oszczędności w roku tam 90. i pamięć o tym zanikła. O tym się nie robi dzisiaj dnia, tak? Dnia upadku polskiej waluty, tylko można powiedzieć, każdy żyje w świadomości, że jest bezpieczny. Wypieramy to trochę z naszej pamięci i świadomości. Jakie są jeszcze niebezpieczeństwa? O tym w ciągu dalszym dzisiejszej rozmowy. Tomasz Nykiel, menedżer w Kurowski Metals i autor wideobloga Złota Godzina jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawialiśmy o pieniądzu, tak ogólnie pojętym. No to zadajmy to pytanie, a co grozi złotówce? Co zagraża złotówce? Tu i teraz. Czy złotówce zagraża to, co wszystkim walutom opartym właśnie o zaufanie do rządu i emitenta, czyli upadek zwyczajnie, tak? Czyli deprecjacja bardzo duża, jeżeli będzie sytuacja taka gospodarcza, że dolar będzie miał problemy. Bo dzisiaj takim złotem, które było w latach powiedzmy wczesnych XX wieku, jest dolar. Znaczy każde państwo prawie na świecie ma rezerwy walutowe w dolarach, i wiele transakcji, jak chociażby transakcje na ropie naftowej, są tylko w dolarach, więc ostatnio było tutaj jaskółka na tym polu, jeśli chodzi o chińską giełdę, ale no, można powiedzieć, że gro transakcji jest tylko i wyłącznie w dolarze, więc jeżeli będą problemy globalne z dolarem, to my o to odczujemy, niestety. A coś wskazuje na możliwość tego rodzaju problemów? No wszystko na to wskazuje, ponieważ no, w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z problemem związanym z nadprodukcją długu, czyli można powiedzieć, waluty jest bardzo dużo i nie ma co z nią zrobić. Są różnego rodzaju pomysły, jak wykreować coraz więcej kredytu, który spłaci kolejne długi. Jest to bardzo skomplikowany mechanizm, generalnie polegający na tym, że pieniądz jest obligacją. Czyli dolar amerykański jest obligacją, którą spłacimy za 10-20 lat, ale z oprocentowaniem pewnym. Natomiast w tym samym systemie, gdybyśmy to sprowadzili do prostego przykładu, kiedy składam, dostaję obligację 100 zł, ale w obiegu finansowym jest tylko 100 zł, to ja te 5-10%, czyli 5-10 zł, które muszę oddać w odsetkach, one w tym systemie nie istnieją. Więc te odsetki wysysają pieniądz z aktualnie istniejących i powodują kreowanie kolejnego pieniądza, który spłaci następne kredyty. A może dlatego brakuje tej dyskusji na tematy dotyczące polityki pieniężnej, bo nikt tego nie rozumie. Oczywiście. No z tego, to, co pan przed chwilą powiedział, też nie jest łatwe do zrozumienia. Bardzo trudnym tematem, na którym oparta jest właściwie gospodarka. Ja bym powiedział, że wiele ruchów na giełdzie związanych z walutami wynika właśnie z tej konstrukcji, to jest rezerwa częściowa. To jest założenie takie, że bank może z większości kapitału, który jest ulokowany, czyli z depozytów, generować kolejne w postaci wypuszczania na rynek kredytu. To trochę piramida finansowa. Trochę tak, no tak samo piramidą jest na przykład ZUS, tak, pewnego rodzaju. Natomiast jest to piramida, którą państwo reglamentuje, tak? Mówi, że to jest w porządku piramida, tak zwana, ponieważ jest to można powiedzieć, podwaliny całego systemu, więc trudno jest to w tym momencie krytykować i mówić o tym, że należy to zlikwidować, no bo to będzie miało efekt na wszystkich. No nie podcina się gałęzi, na której się siedzi. Mówiąc bardzo ładnie, jak pan to ujął. Wracając jakby do samego tematu tej rezerwy częściowej. Banki mogą udzielać dzisiaj kredytów w oparciu o depozyty, ale nie jeden do jednego. Ta rezerwa w Polsce, ona wynosi 3,5%, na świecie jest około 10%, chociaż Narodowy Bank Polski też około tych 10% zaleca. Czyli można powiedzieć, że 90% pieniędzy, które wpłacamy do banku, podlega pożyczaniu na procent innym użytkownikom, innym kredytobiorcom, tak? Natomiast oni, biorąc te pieniądze... 90% pieniędzy to są bitcoiny, tylko mają godło państwa nadrukowane na papierze, który jest wart tyle jeden papier, tak? No, to jest takie porównanie, myślę, że zbyt wiele składowych, żebym powiedział tak lub nie, bo... Ale dobrze, no skoro ten kolega bitcoin wywołał tutaj właśnie temat. Nie jest, jakby, nie jest do końca dobrym przykładem, ale jest... nawet to powiedziałbym, to jest dużo, dużo mniej stabilne niż bitcoin, tak? O tak bym to ujął. No właśnie, ale skoro już wywołaliśmy temat bitcoina, pan był w ubiegłym tygodniu na konferencji w Sejmie, tam i pod Sejmem też, bo tam przecież pikieta się odbywała. Jest swego rodzaju spór dotyczący tego, jak powinny być opodatkowane transakcje dokonywane bitcoinem. Na czym stanęło?
stanęło, czy można powiedzieć, sytuacja w zebrania się ludzi generalnie w Polsce, którzy zajmują się kryptowalutami, bitcoinem lub mają nawet firmy, które operują jako tak zwane giełdy kryptowalut, zawrzało w środowisku w momencie, kiedy Ministerstwo Finansów ogłosiło nie tyle nowy podatek, co interpretację obowiązującego prawa w kontekście opodatkowania wszystkich tych transakcji podatkiem PCC 1%. To było tak absurdalne, że zgromadziło oczywiście wszystkich nadal, czy można powiedzieć, w jednym miejscu, z jednym hasłem, że jest to absurd i należy z tego zrezygnować, tak? Ministerstwo oczywiście, co było do przewidzenia, wycofało się z tej interpretacji tak mimochodem, po oczywiście jakichś tam protestach i zabraniu głosu przez wiele środowisk. Natomiast nie to jest problemem tutaj, myślę, bo większym problemem jest samo podejście państwa polskiego do innych instrumentów niż pieniądz bankowy, tak? Pieniądz oparty o system bankowy. I widać, że jest nastawienie, no na pewno takie negatywne i samo wideo wypuszczone przez bodajże właśnie Ministerstwo Finansów Uważaj na kryptowaluty pokazuje, że tutaj szuka się niebezpieczeństwa i próbuje się ludzi od tego odżegnać. No jest niechętne nastawienie państwa do kryptowalut. Tak. No ale to być może w interesie obywateli. Może państwo wie więcej na temat zagrożeń. A pan zagrożeń. Twierdzi, że one jednak są być może stabilniejsze nawet niż oficjalne. Ja tego nie twierdzę. Ja jestem za wolnością, tak? Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupowaniem na przykład bitcoina, to jak najbardziej nie powinno tutaj być ingerencji i informowania ludzi o tym, że tutaj są jakieś zagrożenia, dlatego że państwo tam, gdzie powinno działać dzisiaj, i tu mamy historie no, niezliczone, chociażby z ostatnich dni GetBack, tak? Gdzie to jest tak naprawdę firma, gdzie można powiedzieć nadzór państwowy jest ogromny, nie działa, tak? Czyli nie widzi zagrożeń tam, gdzie one faktycznie istnieją, a widzi zagrożenie w jakichś wolnych decyzjach ludzi wynikające tak naprawdę z tego, że jest to poza systemem bankowym i tego się najbardziej tutaj, można powiedzieć, obawiają. Nie istnieje polskie prawo, które w ogóle reguluje, czym jest kryptowaluta. Więc to może jak od można... tego należałoby zacząć, od ustalenia prawa i pewnych reguł gry, a wtedy można takie przepisy bardzo szczegółowe wydawać. I na tym można powiedzieć, ta debata, która była w Sejmie, w konferencji i konferencja, którą zwołał pan poseł Jacek Wilk, się odbywała, czyli żeby w ogóle zacząć od podstaw i umieścić w polskim prawie kryptowaluty jako pewien instrument finansowy. I ja tam zabrałem takie tylko krótko głos i w tym wystąpieniu właśnie ująłem się za tym, że by nie mieć złudzeń tutaj i nie ufać, że to zostanie w jakiś taki sposób praktyczny zrobione, ułatwiający tą działalność, bo raczej będzie ku temu szła, można powiedzieć, strona państwowa, żeby ograniczać to ludziom i nie robić z Polski takiej doliny krzemowej kryptowalut, mówiąc już w takim wielkim skrócie. I te efekty już widać, bo dwie największe giełdy rozważają odejście z Polski, a są zarejestrowane jeszcze nadal jako polskie podmioty. Mhm. To jest pewien problem, bardziej niż samo kupowanie przez indywidualnych ludzi bitcoina. Oczywiście, pewnie będziemy jeszcze mieli okazję wrócić do tego tematu. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był, przypomnę, Tomasz Nykiel, menedżer w Kurowski Metals i autor wideobloga Złota Godzina. Loża radiowa.